Cześć, witajcie. Dzisiaj parę słów o nowej przynęcie na 2019 rok, 4Play V2. Od swojego poprzednika nowy 4Play różni się przede wszystkim tym, że jest złożony z czterech elementów. Trzy ruchome zawiasy powodują, że wężowata praca jest naprawdę mega naturalna. W ofercie znajdą się dwa modele tej przynęty. Lip Lure, przynęta ze sterem i klasyczny Swim Bite bezsterowy Swim and Jerk. Elementy przynęty wykonane są z solidnego tworzywa ABS, natomiast ogon z miękkiego PVC. Do dyspozycji mamy trzy rozmiary. 13,5 cm, 16,5 cm i 20 cm. I każdy w sześciu rewelacyjnych kolorach. Uwaga w przynętach przykuwa fotorealistyczne malowanie. I nie mam tutaj na myśli jaskrawych wersji na pochmurne dni. Natomiast realistyczne odwzorowanie naturalnego pokarmu drapieżników, okoń, płoć, wzdręga. Swim and Jerk, czyli wersja bez steru. Praca jest bardzo wężowata. Możemy prowadzić to jednostajnie i przynęta świetnie pracuje. Natomiast każdy ruch wędziskiem, kołowrotkiem, szarpnięcie, zatrzymanie robi z przynętą bardzo wiele. Odskakuje na boki, zatrzymuje się, troszeczkę nurkuje, wyskakuje do powierzchni. Możemy z tą przynętą zrobić bardzo wiele delikatnymi podrywaniami szczytówki wędki. Wystarczą delikatne ruchy, żeby przynęta odskakiwała na boki, w lewo, w prawo, zatrzymywała się, robiła przewrotkę. Robi to wszystko, do czego cała seria przynęt 4Play nas przyzwyczaiła. Udaje chorą, martwą rybę. I Lip Lure, wersja ze sterem, pracuje podobnie, z tą różnicą, że pracuje troszeczkę głębiej. Każde zatrzymanie przynęty i szarpnięcie powoduje, że przynęta przechyla się głową do przodu. Nie nurkuje bardzo głęboko, natomiast imituje chorą rybkę, która zawiesza się w toni. Doskonały bodziec dla wszystkich drapieżników. Dzięki sterowi jesteśmy w stanie obłowić głębsze partie wody.